Moi drodzy, to już ostatni odcinek z Luksemburga, przynajmniej na tą chwilę. Znalazłem opuszczony domek letniskowy. Jak widać, dach już runął dawno, dawno temu. To jest dach garażu. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczymy, co pozostało, ale wygląda na to, że całe wyposażenie zostało. Tutaj mamy dwa rowery. Ja myślę, że sprawne nadal. Tutaj mamy kosiareczkę, drabinę i wiele innych rzeczy. Dobra, wejdziemy teraz do środka. O kurde, na wejściu komputer. I to chyba nie jakiś stary. Tutaj piweczko. Okazuje się, że w Luksemburgu też piją alkohol. O kurde, ile tu sprzętu zostało. Zobaczcie. Tutaj mamy wszystko dla Majsterkowicza. Fajna szafka z narzędziami. Mogę się założyć, że wszystko tutaj nadal jest. Tak, zgadza się. Wszystkie narzędzia są. Okej. Kurde, jak na domek letniskowy, to bardzo dużo rupieci zostało. Słuchawki bezprzewodowe. Tu chyba powoli idziemy do kuchni. Tak, na pewno. Kurde, też zagracona. Tego się nie spodziewałem. Chatka jest całkowicie zarośnięta. Wokół widać tylko drzewa. Aż dziwne, że w ogóle ją wypatrzyłem. Zostało naprawdę sporo rzeczy. Powiem wam, że to w niejednym domu jest mniej wyposażenia niż w tym domku malutkim. Mikrofala. Tutaj coś mamy. Ciekawe, czy tutaj jest prąd. Nie ma. Łazienka. Łazienka. Malutka pralka. Kurde, powiem wam, że wszystko tutaj jest. Niezbędne do normalnego funkcjonowania. Jeszcze różne półeczki, a w półeczkach wszystko jest. No nieźle, tego się nie spodziewałem. Z zewnątrz wyglądało, jakby miało się zawalić, a okazuje się, że w środku jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Niegdyś pewnie jakaś rodzina luksemburska tutaj wypoczywała. W tej chwili już miejsce jest zapomniane. Kalendarz z którego roku? 2019. To w zasadzie niedawno. Zagracił to miejsce. Baterie.
wypełniona kurtkami. Przedmioty wszelkiej maści. Ale ktoś zaniedbał to miejsce. Ciekawe, czy w lodówce coś jest. O kurde. Nadal są tutaj produkty. Jestem nieco zszokowany. Z 2019 roku. Co to jest? 30%. No dość sporo. Czy ja widzę chińskie książki? Czyżby ktoś się chińskiego uczył? Chyba, że tutaj mieszkali Chińczycy. Nie, to akurat jest francuska książka. Płyty CD. Bardzo dużo różnych. Ciekawe, czy to są piosenki, czy filmy. Zobaczcie, ile tego jest. Wyżynarka. Ale jaja. Cały sprzęt tutaj został. Tutaj jest dodatkowa łazienka. Kurde, tu też wszystko jest wypełnione. Zobaczcie, nawet biżuteria. Bielizna damska. Tu ewidentnie było miejsce jakiejś kobiety. Lornetka. Chyba jakaś stara. Tutaj nawet pokrowiec. Zastanawia mnie tylko, dlaczego ktoś już tutaj nie przychodzi i nie posprząta tego wszystkiego. Czyżby osoba, która tu mieszkała, już nie żyła? Też tak może być. Bardzo często tak bywa. Ile dekoracji. O, tu jest coś, jakiś dziwny sprzęcik. O, a tutaj telewizor. Z tego, co możemy stwierdzić po kalendarzu, dom został opuszczony w 2019, czyli tak naprawdę 4 lata temu.
co tu więcej chodzić. Kurde, cały czas mam wrażenie, że ktoś idzie, a po prostu deszcz pada. Cały dzień dzisiaj leje. O, tu jaki ładny stolik. Kurde, zdobiony. U góry miedź, na dole mosiądz. Fajny, bardzo fajny. Dobra. Miejsce całkiem fajne. Myślę, że wam się podobało. Ja już powoli stąd będę wychodził. Powiem wam, że jestem zaskoczony. Taka niewielka chatka, rozpadająca się, a okazuje się, że zostało bardzo dużo sprzętu. I to całkiem fajnego. Został nawet sprzęt elektroniczny. Dobra, ja się już żegnam z wami i do zobaczenia na mojej kolejnej wyprawie. Na razie, trzymajcie się.